dziś bardzo nietypowa lekcja. Co zrobić, jeżeli chcemy człowieka obezwładnić, a jednocześnie nie chcemy go uszkodzić, nie chcemy go uderzyć, a jednocześnie chcemy go mieć pod kontrolą. To jest bardzo ważne. Więc dla wszystkich fanów systemu, dla wszystkich fanów sztuk walki, tych, którzy nie chcą przekroczyć obrony koniecznej, muszą zareagować w tej sytuacji, pokażę kilka rozwiązań. Chcemy kogoś zaskoczyć. To nie jest sparring, to nie jest walka. My pierwsi wchodzimy, zaskakujemy przeciwnika, ponieważ chcemy go obezwładnić. Dzisiaj moim asystentem jest Misz Garek, drugi Dan. I uwaga, pokażę, jak to ćwiczyć. Czyli jest człowiek, chce sobie go skontrolować. Idę do ręki. Raz, chwytam za nos. Przechodzę, kontroluję, wejście.